Wartość stopnia dysocjacji jest zależna od różnych czynników. Jeżeli dolewamy wody do roztworu, to stopień zdysocjowania, czyli pocięcia na jony tej substancji, będzie wyższy. Jeżeli odparujesz wodę, stopień dysocjacji zmaleje. Ma to ścisły związek ze stężeniem roztworu, bo jeśli dolewasz wody, rozcieńczasz roztwór, czyli stężenie roztworu maleje, stopień dysocjacji będzie w tym momencie rósł. Jeżeli natomiast odparowujemy wodę, czyli zabieramy rozcinacza na jony, to stopień dysocjacji będzie maleć, ponieważ substancja będzie coraz mniej efektywnie rozcinana na jony. Podobnie sytuacja ma się z dodawaniem substancji lub zabieraniem, zmniejszaniem stężenia substancji. Jeżeli dosypujemy substancji, to stężenie rośnie, więc stopień dysocjacji zmaleje. I w drugą stronę, jeżeli zmniejszymy ilość substancji, to będzie ona, ta pozostała, lepiej rozcięta na jony, czyli jej stopień dysocjacji wzrośnie.